Tak. Dzień dobry, szanowni państwo, miło mi jest wszystkich państwa powitać w naszej kołobrzyskiej strefie mieszkańca. Dziś chcielibyśmy z państwem porozmawiać na temat propozycji rozwiązania jednego z największych problemów, z którym zmagamy się w Kołobrzegu, zwłaszcza w sezonie letnim, ale nie tylko, bo jest weekend i również ten problem nam doskwiera, z problemem przemieszczania się po mieście. Miasto przygotowuje aktualnie 4 propozycje dużych parkingów. Jednym z nich jest wielopoziomowy parking przy ulicy Kamiennej, parking przy ulicy Fredry, przy ulicy Kasprowicza, jak również przy ulicy Okopowej. To na pewno pomoże, ale w naszym odczuciu nie rozwiąże wszystkich problemów nas, Kołobrzeżan. Jedną z naszych propozycji jest propozycja skierowana tylko i wyłącznie do Kołobrzeżan. Chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom Kołobrzegu, aby przeznaczyć na naszych kołobrzyskich parkingach, wyznaczyć miejsca tylko i wyłącznie zadedykowane Kołobrzeżanom. Będą to miejsca, gdzie będzie mógł zaparkować każdy, kto mieszka w Kołobrzegu i każdy, kto będzie posiadaczem kołobrzyskiej karty mieszkańca. Docelowo zastanawiamy się również nad wyznaczeniem specjalnych stref, do których będą mieli wjazd tylko mieszkańcy Kołobrzegu. Będą to strefy niedostępne dla turystów. Proszę państwa, aby nieco usprawnić przemieszczanie się po mieście, należy również spojrzeć na siatkę, na rozkład jazdy i miejsca docelowe, do których docierają autobusy komunikacji miejskiej. I tu również chciałabym powiedzieć, że są miejsca, do których kołobrzeżanie wciąż nie mogą dotrzeć na czas do pracy. Musimy zatem nieco uważniej przyjrzeć się i tę siatkę dostosować konkretnie pod potrzeby mieszkańców. Tak, aby również do strefy uzdrowiskowej kołobrzeżanie mogli na czas dojeżdżać. Na sezon zaproponujemy mieszkańcom i turystom również busy, które będą przemieszczały się właśnie w kierunku plaży, w kierunku uzdrowiska, czyli do tych miejsc, do których najczęściej i najchętniej jeżdżą turyści, ale ta forma komunikacji będzie zadedykowana przede wszystkim dla mieszkańców Kołobrzegu, którzy w tej części uzdrowiskowej pracują, po to, by nie musieli samochodami dojeżdżać tam i borykać się z problemami braku miejsc parkingowych. Proszę państwa, nasza propozycja bezpłatnej komunikacji po 60 roku życia jest już państwu znana. Ona również będzie zadedykowana tylko i wyłącznie Kołobrzeżanom. Kołobrzeżanie będą mogli korzystać z tych ulg po uzyskaniu 60 roku życia. Chcemy również przyjrzeć się sieci ścieżek rowerowych. Tych ścieżek rowerowych na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele. Cieszymy się bardzo, budują się nowe. My jako Zarząd Województwa również mamy w projekcie budowę wielu kilometrów ścieżek rowerowych. Jednak tego, czego nam brakuje, to połączenia tych ścieżek tak, aby mieszkańcy mogli dojeżdżać do pracy, tak, aby dzieci mogły dojeżdżać również do szkoły. Nie obędzie się również bez pewnego przemodelowania funkcjonowania roweru miejskiego. On dzisiaj jest bezpłatny tylko na 20 minut. My chcemy ten czas nieco zwiększyć, tak by mieszkańcy Kołobrzegu mogli pojechać na wycieczkę rowerową i nie bać się tego, że przekroczyli czas 20 minut, nie zdążyli uzupełnić konta. Proszę państwa, te wszystkie propozycje, które dzisiaj przedstawiamy, są propozycjami, tak jak powiedziałam, tylko i wyłącznie dla Kołobrzeżan. Mam dla państwa wzór, chcę pokazać wzór kołobrzyskiej karty mieszkańca, która będzie obowiązywała wtedy, kiedy będziemy mogli już tę kartę zaproponować państwu, czyli po wyborach samorządowych. Ona na dzisiaj obejmuje propozycję 14 ulg, 14 propozycji. To jest taki katalog otwarty. Będziemy starali się dokładać jeszcze te elementy, te propozycje, które są najważniejsze dla mieszkańców Kołobrzegu. Dzisiaj tak ta karta będzie wyglądała. Chcę to państwu zademonstrować. I proszę państwa, chciałabym pokazać również sposób, w jaki będzie można korzystać z tych miejsc parkingowych, ale to wymaga nieco przemieszczenia się, więc jeżeli są jakieś pytania, to proszę teraz, bo za chwilę zademonstruję państwu, jak wyglądała będzie winieta, która będzie upoważniała Kołobrzeżan do parkowania na wyznaczonym miejscu. Jeśli są pytania, to bardzo proszę, teraz jest ten moment. Mam pytanie. Pani marszałek, powiedziała pani, że przedłużenie czasu bezpłatnego dla roweru miejskiego. Tak. Rower miejski jest administrowany przez firmę prywatną. W takim tak. razie ta firma zapewne będzie chciała jakąś rekompensatę za to, że wydłuża ten czas bezpłatny. Czy to będzie z budżetu miasta pokrywane? Oczywiście wszystkie nasze propozycje, które dzisiaj proponujemy i które są z udziałem miasta, są propozycjami, które będą musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie w budżecie miasta. Będziemy o tym rozmawiali z radnymi. My dzisiaj nie proponujemy zwiększenia do 30 czy też do 60 minut. My dzisiaj tylko mówimy o tym, że ten czas 20 minut jest niewystarczającym, aby na przykład z rodziną udać się na wycieczkę. I będziemy dążyli do tego, aby ten czas wydłużyć.
A co z... jeszcze jedno, że? A powiedziała Pani, że parkingi i wjazd, że parkingi tylko dla wokołu, że zapewne wyobrażam sobie, że samochody ZKL, ale... Nie, nie, to nie muszą być... Dla kogoś, kto pracuje tutaj w Kołobrzegu na przykład. To nie muszą być... Albo samochodu służbowego, a jest oczywiście. Ci, którzy mieszkają, słusznie Pan zauważył, ci, którzy tu mieszkają, będą mieli... Będą posiadaczami karty mieszkańca i na podstawie tej karty wydawane będą winiety. Oczywiście parking trzeba będzie opłacić, ale opłaty te będą nieco niższe niż w chwili obecnej dla mieszkańców Kołobrzegu. Nie musi to być rejestracja ZKL, ponieważ czasami kołobrzeżanie przemieszczają się po Kołobrzegu z innymi rejestracjami samochodami. To nie ma znaczenia. Ważne jest, że jest to dla kołobrzeżan. Każdy kołobrzeżanin, który posiada auto i chce zaparkować, szczególnie dotyczy to miejsc tak newralgicznych, jak na przykład miejsca przy Urzędzie Miasta, kiedy zwłaszcza w sezonie letnim, po prostu kołobrzeżani nie mogą podjechać i zaparkować, bo te miejsca są wypełnione i nie ma miejsca. Ma być to zadedykowane dla kołobrzeżan, tylko i wyłącznie. Nie dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego, bo każdy mieszkaniec ma swojego włodarza, wójta bądź też burmistrza, tylko dla kołobrzeżanina. Wczoraj moi koledzy już udzielili merytorycznych odpowiedzi. Pozwólcie mi Państwo prowadzić kampanię wyborczą merytoryczną, pozwólcie mi rozmawiać na temat potrzeb i problemów, pozwólcie mi przedstawiać propozycje ich rozwiązania. Natomiast nie chciałabym dzisiaj być uczestnikiem tego typu kampanii prowadzonej w Kołobrzegu. Wolałabym, aby wszyscy kandydaci na prezydenta po prostu mieli czas na dyskusje, na spotkania, na rozmowy, a nie na nie wiem, odpowiadanie na zarzuty, czy też donoszenie i tym podobne sytuacje. Wczoraj mój kolega, pan poseł Marek Hok i mój kolega, pan Piotr Lewandowski, bardzo rzeczowo wytłumaczyli i odnieśli się do tej, jak to pani powiedziała w cudzysłowie, afery billboardowej. Tak. Tak. Co to znaczy? Wie pani co, są miejsca, w których nie powinno się prowadzić kampanii wyborczej. Są miejsca, które kodeks wyborczy wręcz wyklucza z prowadzenia kampanii wyborczej. Do tych miejsc zaliczamy podmioty lecznicze i również placówki oświatowe. I pozostawiam to już rozwadze tych, którzy uczestniczą w tej kampanii, czyli tych wszystkich, którzy kandydują. To my podejmujemy decyzję, z którego zaproszenia, ja również miałam zaproszenie, z którego zaproszenia chcieliby skorzystać. I oczywiście zostawiam to rozwadze wyborców. Wyborcy dokonają później wyboru. Nic na siłę, pani redaktor. Co to znaczy, że mieszkańcy zapłacą nieco mniej za parkingi niż pozostali użytkownicy? Czy Państwo macie jakieś konkretne propozycje, o ile mniej złotówka? O tych propozycjach będziemy dyskutowali z radnymi przyszłej kadencji. Dzisiaj te propozycje, które są, w moim odczuciu, one są zbyt wysokie. Opłata w tej strefie mieszkańca, jedna strefa jest, dzisiaj wynosi 50 zł, a ta strefa obejmująca, a opłata obejmująca wszystkie strefy 200 zł. I zdaniem mieszkańców, z którymi rozmawiałam, są to zbyt wysokie opłaty. I trzeba będzie po prostu na to spojrzeć raz jeszcze i zaproponować coś innego, coś, co zachęci kołobrzeżan do tego, aby po prostu nie jeździli samochodami i zostawiali na parkingach. No ale pani marszałek, był projekt uchwały, który obniżałby cenę tych abonamentów, ale został przez radnych zdjęty. No prawdopodobnie powodem jest to, że za chwilę mamy wybory i prawdopodobnie radni chcieli to pozostawić już kolejnym radnym. Tak myślę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to poproszę. To jest winietka, którą za chwilę przykleję na dwóch autach, które stoją po drugiej stronie. Tak będzie to wyglądało. Po prostu taka winieta przyklejona na szybie auta będzie upoważniała kołobrzeżanina bądź kołobrzeżankę do tego, aby móc zaparkować na wyznaczonym miejscu na parkingu. Dziękuję.